Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Z góry przepraszam za to, jak mówię, ale mam katar i mam po prostu zatkany nos, dlatego mówię trochę przez nos właśnie. Ale to jest w ogóle nieistotne. Dzisiaj będziemy rozmawiać o premierach książkowych, na które czekam w pierwszym kwartale 2021 roku. Jest to coś, co chciałabym robić cyklicznie, to znaczy ja nie jestem gotowa na nagrywanie takich filmów co miesiąc i na szukanie tych premier właśnie co miesiąc. Natomiast myślę, że raz na 3 miesiące taki film będzie fajnie, jeżeli się pojawi. Nie chcę też nagrywać filmu, tak jak chyba 2 lata temu, o wszystkich premierach, na które w ogóle czekam w 2021 roku. Z tego względu, że wiele z tych premier po prostu jeszcze nie została ogłoszona, tak więc no nie ma to trochę sensu. Dlatego skupimy się tylko na tym pierwszym kwartale. Są to książki, na które ja czekam, więc niekoniecznie są to wszystkie premiery, ale oczywiście jeżeli są jakieś premiery, na które wy czekacie, których ja tutaj nie przedstawiłam, to dajcie mi znać w komentarzach, bo być może ja w ogóle o nich nie słyszałam i chętnie się o nich również dowiem. Możemy się wymienić nawzajem po prostu informacjami o tych książkach. Ja tutaj mam swoje notatki, także będę korzystać ze ściągawki, żeby powiedzieć wam mniej więcej, kiedy te książki zostaną również wydane. Nie wszystkich datę premiery jeszcze znamy, także te, których data premiery jeszcze nie została ogłoszona, wymienię na samym końcu, ale zacznijmy już od stycznia i od książek, które już zostały wydane w ostatnich dniach. Przede wszystkim 13 stycznia premierę miała najnowsza książka Mai Lunde, czyli autorki Historii pszczół oraz Błękitu. Ostatni, bo o tej książce mowa, to trzecia część czterotomowego cyklu klimatycznego Mai Lunde. Są to książki, w których autorka przedstawia wizję świata, do którego tak naprawdę zmierzamy w związku ze zmianami klimatycznymi. I o ile w Historii pszczół mieliśmy wizję tego, co się wydarzy, kiedy na świecie zabraknie pszczół, w Błękicie była mowa o braku wody na świecie. Natomiast ostatni to historia tego, jak na świecie zaczyna brakować prądu i żywności. I takim najważniejszym punktem tej historii będą chyba konie, z tego co wiem z opisu. Oczywiście, tak jak w poprzednich książkach, tutaj również mamy 3 przestrzenie czasowe, to znaczy mamy przeszłość i rok 1881, mamy również w miarę lata współczesne, czyli lata 90. ubiegłego wieku i mamy również przyszłość, czyli rok 2064. Ja co prawda nie czytałam jeszcze Błękitu, natomiast wydaje mi się, że są to bardzo ciekawe książki. Historia pszczół mi się podobała, podobało mi się to, jak została napisana, ale przede wszystkim one tematycznie są szalenie ciekawe. Wydaje mi się, że Błękit jest również bardzo, bardzo ciekawą historią, no i tak samo właśnie ostatni. Dlatego są to książki, które na pewno mam w planach prędzej czy później przeczytać. Dzień wcześniej, bo 12 stycznia, premierę miała książka Krzysztofa Pyzi, stewardesy Cała prawda o lataniu. Z tego, co rozumiem z opisu, to jest to, są to takie zebrane wywiady z dziewczynami, które pracowały bądź pracują jako stewardesy. I jest to taka opowieść właśnie o tym, na czym ta praca polega. Jak wiecie, ja zawsze mam gdzieś tam na swoim radarze właśnie książki dotyczące latania, książki dotyczące pracy stewardesy. Kilka takich książek w swoim życiu już czytałam. Tak więc i tę pewnie prędzej czy później będę chciała przeczytać. Ale w związku z tym, że mniej więcej wiem już, jak ta praca wygląda, to też nie jest to jakiś taki mój must read, jakim ta książka byłaby przed tym, zanim sama zaczęłam latać. Niemniej jednak być może Was ta książka zainteresuje. 27 stycznia wychodzi książka Ali Smith, Zima, czyli drugi tom tej czterotomowej tetralogii o porach roku właśnie. Ja obecnie czytam jesień i jestem naprawdę zachwycona stylem pisania. Może nie tyle samą historią, co jak na razie właśnie sposobem, w jaki Ali Smith pisze. Dlatego na zimę bardzo, bardzo czekam. Na pewno będę ją czytać i myślę, że będzie to jedna z tych książek, które kupię tuż po premierze, bo po prostu nie będę się mogła doczekać. Przechodzimy do lutego i 17 lutego premierę będzie miała najnowsza książka Rebeki Solnit, Matka wszystkich pytań. Książka zostanie wydana nakładem wydawnictwa Charakter. I tym razem ta znana już chyba wszystkim z książki Mężczyźni objaśniają mi świat eseistka skupi się również na problemach kobiet, na opresji wobec kobiet, na przemocy fizycznej i psychicznej. Solnit ma tutaj pisać o prawie kobiet do samostanowienia, do wyrażania własnych opinii, do prawa do własnego ciała i do podejmowania własnych decyzji. Tutaj przeczytam wam taki krótki fragment, o czym będą te eseje. W książce upomina się o prawo kobiet do samostanowienia, wolności wyboru, pełni praw reprodukcyjnych, a także o stworzenie nowego kanonu literackiego, który nie będzie mizoginiczny. Tak więc będzie to bardzo ważna książka i myślę, że wiele osób właśnie na BookTubie i na Bookstagramie czeka na tę książkę, bo widziałam sporo informacji o premierze tej książki. No i myślę, że jest to coś takiego, co będzie naprawdę bardzo ważne i co po prostu trzeba będzie przeczytać również w obliczu tego, co obecnie dzieje się w naszym własnym kraju, ale nie tylko. 28 lutego premierę będzie miała najnowsza książka Sally Rooney, czyli autorki Normalnych ludzi, która w zeszłym roku podbiła internet, tak mi się wydaje, i w ogóle podbiła rynek czytelniczy w Polsce. Chociaż opinie na temat tej książki były dość skrajne, to znaczy albo ludzie ją uwielbiali, albo wręcz przeciwnie. Natomiast Normalni ludzie to druga książka wydana w Polsce, ale wydaje mi się, że chronologicznie jest to debiut Sally Rooney. Tak jak mieliśmy szansę już zobaczyć w Normalnych ludziach, Rooney dużo pisze na temat klasowości i myślę, że nie inaczej będzie właśnie w przypadku Rozmów z przyjaciółmi. Tutaj również będziemy mieć dwie dziewczyny, początkujące pisarki z tego co wiem, które chodzą na slamy poetyckie i tam poznają osoby, które wprowadzą ich na takie salony,
które pokażą im taki zupełnie inny świat, którego one do tej pory nie znały, wiecie, wielkich imprez, dużych wydarzeń i tak dalej. Także myślę, że to będzie również bardzo ciekawe spojrzenie na społeczeństwo w obecnych czasach, podobnie jak to było właśnie w Normalnych Ludziach. Na tę książkę również bardzo czekam, ponieważ Sally Rooney to jest dla mnie taka autorka niezrozumiana. To znaczy ja czytałam, bardzo się zgadzam z tym, co powiedziała Zuza, dziewczyna z biblioteki na swoim kanale na temat książki właśnie Normalni Ludzie, że jest to książka niezrozumiana i ja również należę do tych osób, które tej książki nie zrozumiały. Obejrzałam później serial po przeczytaniu Normalnych Ludzi i ja byłam w szoku, jak wiele rzeczy, jak wiele treści z książki mi umknęło. I to będzie książka, którą ja na pewno będę chciała przeczytać ponownie. Najpierw jednak przeczytam Rozmowę z przyjaciółmi, bo wydaje mi się, że gdy skupię się na tym, gdy zrozumiem to, co autorka chce przekazać, to będzie to coś, co ja pokocham. No i taką mam właśnie nadzieję, jeżeli chodzi o Rozmowę z przyjaciółmi, a później o ponowne przeczytanie Normalnych Ludzi. Marzec dla mnie to przede wszystkim wydawnictwo Pauza, ponieważ 3 marca wychodzi najnowsza książka Teres Bowman. Jak wiecie, ja tę autorkę pokochałam za tę drugą książkę wydaną w Polsce w tym roku. Utonęła, bo to właśnie będzie marcowa premiera Pauzy. To książka, która jest debiutem Teres Bowman, natomiast w Polsce wychodzi jako 3 książka tej autorki, zaraz po O Zmierzchu i wspomnianej już tej drugiej. Nie dogrzebałam się jeszcze opisu tej książki, brakuje jeszcze informacji na temat właśnie tego tytułu, natomiast no, po tej drugiej O Zmierzchu nie podobało mi się aż tak bardzo, ale i tak uważam, że Teres Bowman to jest strasznie ciekawa pisarka i po prostu czekam na tę książkę, na wszystkie jej książki, myślę, że będę oczekiwać tak samo, podobnie jak na Sigrid Nunes, o której jeszcze tutaj wspomnę. 17 marca nakładem wydawnictwa Agora wychodzi książka Baracka Obamy, czyli Ziemia Obiecana, książka, którą widziałam wszędzie w zeszłym roku na zagranicznym BookTubie. Ja do tej pory co prawda nie przeczytałam książki żony Baracka Obamy, czyli Michelle, Becoming, moja historia. Tutaj Barack Obama będzie skupiał się na swojej prezydenturze, na tym jak to wygląda od wewnątrz. Będzie nam pokazywał troszkę Biały Dom od środka, z tego co wynika z opisu i generalnie wszystkie plusy i minusy bycia prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to może być coś szalenie ciekawego. Myślę, że też dobrze napisanego, bo Barack Obama to jest taki człowiek, który gdzieś tam w tym świecie literatury siedzi. Często bardzo popularne stają się książki, które on poleca. Tak więc myślę, że będzie to coś dobrego, coś ciekawego pod względem tematu, ale również coś dobrego literacko, więc bardzo na tę książkę również czekam. Jeśli chodzi o książki, których znamy daty premiery, to byłoby na tyle z tych, na które ja czekam, ale mam tutaj jeszcze 2 książki, które jak dowiedziałam się od wydawców również mają wyjść niedługo, ale jeszcze data premiery nie jest zdradzona. Mam nadzieję, że to niedługo oznacza właśnie, że będą wydane w 1 kwartale tego roku. Jeżeli nie, no to wspomnę o nich jeszcze może później, kiedy już będziemy znać datę premiery. Natomiast jedną z takich książek jest kolejna premiera wydawnictwa Pauza. Jest to Sempre Susan, czyli takie wspomnienia na temat Susan Sontag, napisane przez właśnie Sigrid Nunes, o której wcześniej wspomniałam. Sigrid Nunes była partnerką syna Susan Sontag, więc miała z nią dosyć bliski kontakt, no i postanowiła spisać właśnie wspomnienia, swoje własne wspomnienia na temat Susan Sontag. I będzie to pierwsza książka non-fiction wydawnictwa Pauza, więc tym bardziej się cieszę, ponieważ ja non-fiction również bardzo lubię. Jest to taki gatunek, po który sięgam dosyć często i na pewno taki, który mogłabym wymienić wśród swoich ulubionych. Podobnie jak wydawnictwo Pauza należy do jednego z moich ulubionych, więc no na to połączenie już po prostu zacieram ręce i myślę, że to będzie coś genialnego. A druga z takich głośnych premier, o których też wiele się już mówi, ale no z tego co wiem, to data premiery jeszcze nie została ogłoszona, to Niewidzialne życie Adi LaRue, Vicky Schwab. Jest to książka bardzo popularnej autorki, o którą wszyscy znamy, myślę. I jest to książka, która też zdominowała w zeszłym roku cały amerykański BookTube. Wszyscy o tej książce mówili, wszyscy się zachwycali. I jest to coś trochę innego, tak mi się wydaje, bo ja nie czytałam za dużo książek Victorii Schwab, to znaczy czytałam tylko Vicious właściwie chyba, ale wydaje mi się, że jest to coś takiego troszkę nietypowego jak na tę pisarkę, ponieważ nie mamy tutaj takiej typowej książki fantastycznej. Mamy natomiast bohaterkę Adi LaRue, która jest nieśmiertelna, ale z tym wiąże się to, że ona nie może zostać zapamiętana, to znaczy nikt nie jest w stanie jej zapamiętać, nawiązuje tylko jakieś przelotne znajomości, nie ma szans na żadną głębszą relację, ponieważ właśnie no, dla tych wszystkich ludzi staje się niewidzialna, staje się, no po prostu ludzie o niej zapominają. I z tego, co przeczytałam w opisie, pewnego dnia spotyka chłopca, który ją zapamięta i który będzie się starał, aby ją zapamiętać właśnie już na zawsze. Jestem tą książką zainteresowana po opiniach, które na jej temat słyszałam, bo tak jak mówię, no wszyscy się zachwycali. Nie słyszałam chyba żadnej złej opinii na temat Adi LaRue i ona również pojawiała się w wielu rankingach najlepszych książek minionego roku. Tak więc na tę premierę również bardzo czekam. Książka zostanie wydana nakładem wydawnictwa WinIndia. To były wszystkie premiery, na które ja czekam w 1 kwartale 2021 roku, ale tak jak wspomniałam, nie krępujcie się pisać o waszych książkach, na które wy czekacie w najbliższych miesiącach, ponieważ być może ja czegoś nie znalazłam, o czymś nie słyszałam, a okaże się, że będę tym zainteresowana, a jeżeli ja nie będę, to może pomożecie komuś w komentarzach również trafić na jakąś perełkę, którą ktoś się od razu zainteresuje. Tak więc zapraszam do dzielenia się tytułami, na które wy czekacie. Będę się starać, aby takie filmy, takie zapowiedzi pojawiały się raz na kwartał. Dajcie mi znać, co myślicie o takim pomyśle. Czy w tych książkach, które Wam przedstawiłam, znaleźliście coś dla siebie, o czym być może wcześniej nie słyszeliście? Jeżeli tak, to naprawdę będę się bardzo cieszyć.
A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.